Dzisiaj kontynuujemy temat zdrowych przekąsek do szkoły i nie tylko do pracy, no bo wiadomo, czas było wrócić do szkoły i do pracy. Zdrowych przekąsek również do kawy, na podwieczorek, na imprezę. Tak naprawdę jest to bardzo dobre drugie śniadanie. Zapraszamy na bakaliowe trufle z karobem dla małych i dużych dzieci. Bakalie, czyli suszone owoce, czasami orzechy, różnie to bywa. W naszym wypadku są to morele i daktyle. I chwilę je zagotowujemy w ten sposób, pozbywając się zabrudzeń i jednocześnie powodujemy, że będą miękkie. A tego właśnie potrzebujemy. Słodkie i miękkie owoce. Żeby się fajnie zmiksowały. Wystarczy naprawdę jedna minutka i już możemy odlewać. Do odlanych owoców dodajemy tahinę i melasę z karobu, żeby były jeszcze bardziej treściwe, kremowe, smaczne, zdrowe, słodkie i pyszne. Karob, czyli strąki drzewa świętojańskiego. Kiedy się je wygotuje, powstaje właśnie taka miodowa, ciemna melasa. Samo zdrowie. Jest ona źródłem wielu witamin z grupy B, a oprócz tego mikroelementów, takich jak wapń, fosfor, żelazo, magnez. No i dodajemy tahinę, czyli poprawnie rzecz określając pastę sezamową tahini. Różnie się ją nazywa. Która jest bogatym źródłem wapnia i magnezu. A oprócz tego jest przepyszna i jest podstawowym składnikiem jednego z moich najbardziej ulubionych deserów, czyli chałwy. I teraz miksujemy owoce. Czasami zastanawiam się nad tym, czy lubię gotowe potrawy, czy sam... Czy wystarczą ci półprodukty? Czy wystarczą mi półprodukty i sam moment robienia, ponieważ są tutaj teraz takie zapachy, pasta sezamowa i suszone owoce. I mi to chyba już wystarczy. Do tak zmiksowanych owoców dodajemy ekspandowane proso, czyli kaszę jaglaną, oraz amarantus, czyli tak zwany popping. Wszystko razem mieszamy i pozostaje nam ostatnia czynność, czyli uformować i obtoczyć kulki w sypkim karobie, czyli w proszku ze strąków drzewa świętojańskiego. Suchy karob jest równie zdrowy jak melasa i zawiera również mnóstwo różnych minerałów, a oprócz tego w słodyczach często jest używany zamiast kakao, jeżeli ktoś jest uczulony na kakao. Moczymy palce w wodzie, formujemy kuleczki i wrzucamy do suchego karobu. Ostatnia sztuka i gotowe. Możemy zacząć jeść. Tego już nie wkładaj. Smacznego i na zdrowie. I na zdrowie. To jest genialne. To jest naprawdę genialne. Zatem nie będziemy czekać do drugiego śniadania. Zjemy je teraz wszystkie? Jeszcze po jednej. Zostawimy je na później, a dla bezpieczeństwa schowamy je do lodówki. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. Znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku. A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl.